Moim i Państwa gościem już teraz jest historyk, działacz społeczny Daniel Pogorzelski. Dzień dobry, Danielu. Witam, witam, witam naszych zacnych widzów. Dzisiaj tematem, o którym chciałbym, abyśmy porozmawiali, jest kwestia pewnego rodzaju zamieszania, które wytworzyło się wokół tak zwanych domowych muzeów. Zanim przejdziemy do tego, wokół czego powstało zamieszanie, może wytłumacz, o co chodzi w samej inicjatywie tworzenia tych domowych muzeów. Może zaczniemy od tego. Chicago to jest miasto globalne, gdzie dużo historii się stało. Mamy postacie naprawdę, jeżeli mowa tutaj jest o gwiazdach, o ludziach, którzy zmienili historię, takich muzyków, tak jak na przykład Muddy Waters, którego bluesowe chwyty są celebrowane przez ludzi na całym świecie. Mamy ludzi, którzy tutaj byli związani jakoś historycznie. Na przykład, jeżeli mowa jest o Emmett and Mamie Till, morderstwo, które zmieniło oblicze Stanów Zjednoczonych pod względem równouprawnień dla Afroamerykanów. Też można mówić na przykład o, jeżeli mowa jest o Polonii, na przykład Galeria Sztuki imienia Edwarda Paszkego, tak, który tutaj czci pierwszego amerykańskiego artystę, który miał wystawę za swojego życia w Centrum Pompidou w Paryżu, a to nasz rodak. Więc tutaj naprawdę mamy sporo historii i jeden z rzeczy, którzy ludzie ogólnie, jeżeli mowa jest o naszym stanie, mają za złe, jest, że naprawdę w porównaniu z innymi miastami, tak jak Los Angeles, tak jak Nowy Jork, to nie celebrujemy. Ludzie w ogóle nie mają jasnego pojęcia, że na przykład są w miejscu, gdzie historia się tworzyła. Na przykład jakaś sławna piosenka właśnie została stworzona tutaj, tak? I tak dalej, i tak dalej. Żeby zapobiec temu, tutaj mamy, gdzie ludzie, którzy są pasjonatami, powiedzmy na przykład muzyki bluesa i uwielbiają na przykład Muddy Waters, wiedzą, że ludzie z całego świata, którzy też są pasjonatami tego wielkiego muzyka, by chcieli zwiedzić. I więc tutaj w Chicago jest, jeżeli ktoś jest właścicielem domu, może tam urządzić prywatną galerię, czy bibliotekę, czy muzeum. Takie jest prawo, albo można powiedzieć, takie było prawo, bo doszło do tego, że znienacka pewna aldermanka z południa miasta Chicago, Sophia King, zadeklarowała, żeby potrzebne były specjalne pozwolenia, a także zmianę w pozwoleniu na użytkowanie miejsca, ażeby takie muzeum funkcjonowało. Czyli faktycznie takie koszta by uniemożliwiły funkcjonowanie wiele takich muzeów. I co ciekawe, wybuchła wrzawa. Ludzie zaczęli nie tylko petycjami, ale dzwonić do swoich radnych i to ludzie z różnych pobudek. Dla niektórych to było, że znowu mamy ingerencję polityków w prywatną własność. Dla innych to było tak, że powiedzmy mają, chcą u siebie w domu jakąś wieczerzę, czy to wieczór poetycki, czy powiedzmy jakieś przedstawienie zrobić, tak? Co tutaj mieszają do tego? Nie tylko to. Dużo z tych muzeów też miało fundatorów, więc chociaż ponoć ta inicjatywa wyszła z tego, nie mogę to oficjalnie mówić, ale jest to ciekawe, że Martin Nesbitt, który był jeden z najbardziej znanych ludzi, którzy popierał prezydenta Baracka Obamę, kiedy szedł na prezydenturę, a także aldermanka Sophia King mieszkali na jednym bloku, w którym nowo powstające muzeum The Muhammad Center miało powstać w dzielnicy Hyde Park. I tutaj w Chicago, gdzie na ogół się myśli o ci, którzy mają, proszę powiedzieć, takie duże chody, tak? Czyli mają duże wpływy, wydaje mi się, w ogóle nie myśleli, że coś takiego się stanie. I więc warto tutaj pokazać, że jednak takie pospolite ruszenie, z którego tutaj w Chicago jesteśmy znani, tak? Że Chicago, jeżeli ludzie mają pewne pobudki, jeżeli czują, że jeżeli pasję ich wzbudza
pewna inicjatywa, no to niech politycy uważają, bo tutaj widzimy, gdzie ze względu na to, jak te losy tej ustawy się potoczyły, nie wydaje mi się, że ono znowu zostanie powołane. Przypomina mi się słowa Miltona Rejkowa, który kiedyś powiedział, że w pewnym sensie bardziej Rada Miejska przypomina władzę Kremla, aniżeli takiego zwykłego ciała ustawodawczego. Bo zanim jakikolwiek alderman zaproponuje ustawę, to na ogół miał już rozmowy, żeby ta pewna ustawa miała chociaż jakieś poparcie, czyli większości, 26. Więc we chwili, kiedy już proponuje, aby uchwalić tą ustawę, to już jak gdyby wszystko jest zgrane. Jak było w tym przypadku? Czy rzeczywiście już takie poparcie było? Trudno powiedzieć, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek teraz się do tego przyznał. Zwłaszcza, że na taką masową skalę widzieliśmy, że ludzie odwrócili. Wydaje mi się, że nawet pewnie za jakiś czas sama aldermanka powie: ja tylko tutaj chciałam zacząć dyskusję. Mi wcale nie chodziło o to, żeby zapobiec otwarcie takich muzeów. Nie tylko to. Pamiętajmy, że w odróżnieniu od Europy, gdzie jest dużo pieniędzy na kulturę, tak? W Stanach Zjednoczonych, no, wolna amerykanka. Chcesz mieć muzeum? Dobrze. Masz prawo wykupić dom i tam zrobić, tylko wiadomo, nie od rządu, tylko od ciebie samego zależy, żeby go ufundować, żeby go utrzymać. Owszem, będą zwolnienia podatkowe, ale to wszystko leży w gestii obywatela czy jakichś ruchów. Więc te koszta, chociaż można powiedzieć, że to są nieznaczne, dla utrzymania takiej instytucji, no, byłyby śmiercią. I skoro jest tak dużo takich, no nie jest tak dużo, ale jest niemało takich instytucji w przeróżnych miejscach Chicago i też, że plany, aby zabezpieczyć niektórych z tych instytucji, jak na przykład dom młodego Watersa, któremu groziło rozbiórka, czy na przykład dom Emmett i Mamie Till, które było na południu miasta Chicago. Gdyby nie te muzea, to te historyczne zabytki zostałyby zdewastowane. I więc dlatego wydaje mi się, że taka pasja jednak została, powiedzmy, wyzwolona, jak ta ustawa była zaproponowana. Rzeczywiście to jest wszystko ciekawe, jeżeli mówisz to w takim kontekście tutaj dotyczącym naszego miasta, stanu Illinois, od razu przyszło mi na myśl, że tutaj inicjatywa dla ciebie, stworzenie Muzeum Jackowa, czyli gdzieś przypomnienia dawnych historycznych aspektów tej dzielnicy w momencie, kiedy życie Jackowa jako polonijnego centrum kwitło. No może to jest pomysł na to, abyśmy gdzieś zostawili tutaj coś po sobie. Więc ja jestem jak najbardziej za takim pomysłem, tylko wiadomo, tutaj zawsze jest potrzeba na jakiegoś fundatora, na jakiegoś donatora, ale jednak miałem pomysł, jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć na Jackowie jakąś historię, to na przykład, to jak gdyby mój pomysł, ale wydaje mi się, że na miejscu. Czy to nie jest ciekawe, że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tak, że Polska jako kraj zawdzięcza swoją niepodległość Stanami Zjednoczonymi. I czy nie byłoby na miejscu, ażeby powstała instytucja jako część parków narodowych, powiedzmy w budynku, bo jest sporo nich na Jackowie, gdzie na przykład byśmy mogli mieć Narodowy Park Walki o Polskie Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. I na przykład na Jackowie, gdzie działały takie organizacje jak Freedom for Poland, Pomost, czy inne organizacje. Pamiętajmy, że na przykład w budynku, w którym mieścił się kiedyś restauracja Orbit, to tam, na tym miejscu, nie tylko, że kiedyś pierwszy kościół świętej Bazyliki, którym teraz jest Bazylika Świętego Jacka, właśnie znajdowała się na tym rogu, a w czasie I wojny światowej, to właśnie tam był jeden z 5 punktów poborowych dla żołnierzy Hallera. A jak wiemy, dzięki temu, że żołnierze Hallera walczyli o wolną Polskę,
to mamy niepodległość. A pomnik, który jest zapomniany niestety tuż obok, którego sam generał Haller przyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby zadedykować, jest na cześć prawie 500 chłopaków z tylko tej jednej parawii, 499 chłopaków, tak pisze na pomniku, którzy walczyli w I wojnie światowej. My nawet sobie sami nie zdajemy sprawy, jak wiele wątków historycznych otacza nas tutaj w różnych miejscach Chicago i warto, abyśmy zwracali także na to uwagę, kształcili się, edukowali, przypominali sobie i pozostawili również coś po sobie i wspierali także takie inicjatywy, które mają na celu to, abyśmy właśnie mieli taką możliwość wracania do tych miejsc i do tamtych czasów. Daniel Pogorzelski, dziękuję bardzo za te informacje. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Dziękuję.